Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, korzystając z pana obecności na sali, chciałabym powtórzyć pytania zawarte w moich wcześniejszych interwencjach, interpelacjach, zapytaniach i może w końcu otrzymam odpowiedź. Czy osoby poniżej 18 roku życia oraz ich rodzice były cofane na granicę z Białorusią? Ilu nieletnich wydalono z terytorium Polski w oparciu o rozporządzenie z 20 sierpnia 2021 roku? Czy ministerstwo planuje uchylić rozporządzenie i wycofać się ze skandalicznej praktyki pushbacku, chociaż w stosunku do dzieci i ich rodziców? I kolejne pytania do dziś bez odpowiedzi. Co z ciałami osób zmarłych na granicy? Czy osoby zmarłe zostały pochowane? Czy ciała przekazano rodzinom? Czy ktokolwiek poinformował rodziny osób zmarłych na granicy? Proszę o odpowiedzi na piśmie. A pytania wynikające z przedłożenia, by już nie powtarzać pytań już zadanych. Czy rząd planuje budowę analogicznej zapory na innych odcinkach zewnętrznej granicy Polski, szczególnie na odcinku polsko-ukraińskim i obwodzie kaliningradzkim? Prezes Kaczyński mówił, że model jak zapory został już przedstawiony rządowi. Dziękuję. Pytam, dlaczego w takim razie nie pokazano tego, nie przedstawiono posłom, chociażby członkom komisji? Dziękuję.